Czasem z przerażeniem patrzę na siebie w swoim życiu i dostrzegam taki moment, parafrazując psalm, gdy myślę sobie, że lepiej się żyje grzesznikom niż mnie. O Panie Boże kochany, no... Chwilę później, mam nadzieję, że to chwilę później następuje, za chwilkę, że dziękuję za nawrócenie, że dziękuję za te bagna, z których mnie wyciągnąłeś, z których mnie zabrałeś, z których pozwoliłeś mi wyjść dzięki swojej łasce. A myślę, że czasem też może to już taki moment, że dziękuję coraz częściej za te bagna, w których nawet sobie nie uświadamiałem, że potrzebuję nawrócenia. Byłem w takich miejscach swojego życia, gdzie no, nawet sobie nie myślałem, że potrzebuję się teraz nawrócić i potrzebuję do Ciebie wrócić. Za te miejsca i za to, że mnie z nich zabrałeś, czy pozwoliłeś z nich wyjść. Za to jestem bardzo wdzięczny. Pokusa natychmiastowości pragnie nam zawojować cały świat i sprawić, że przecież wobec wszystkich będziemy mieli złote, same skuteczne rady, że będziemy potrafili naprawić ich życie, wyprowadzić ich z błędu, z zamętu, a nawet z niewiary. Jezus przypomina w dzisiejszym słowie: zajmij się sobą, skup się na sobie. Zobacz, że czasem powodem uzdrowienia innej osoby może być to, że ty sam zmienisz swoje życie, że będziesz w stanie poprowadzić drugą osobę do bliskości z Bogiem wtedy, kiedy ona zobaczy także zmianę, która dokonała się w tobie. A więc zacznij od siebie, spójrz z pokorą na swoje życie, na swoje błędy, niedomagania, ale niech cię to nie zatrzyma. Miej odwagę to zmienić. Nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi. Bo zmiana, która dokonuje się w naszym życiu, nasze nawrócenie, ma ogromną moc przemiany i pociągnięcia do zmiany innych ludzi. Odzyskując wzrok, pomagasz też dobrze i pięknie patrzeć innym.